Dobrze, więc witam ja was już po króciutkiej przerwie. Powracamy do naszego symulatora. Mam nadzieję, że przerwa nie trwała zbyt długo. Nie powinna była trwać zbyt długo właśnie. Starałem się zrobić ją jak najszybszą. To pół minuty odjazd i potem pół godziny jazdy. Stacja docelowa będzie. Następna transmisja na żywo, jaka będzie do mnie wysyłana, to na lotów X11. Muszę się jeszcze zastanowić, kiedy ona nastąpi. No chyba self-loading cargo w nowszej wersji z overlayem na stronę zbyt szybko się nie doczekam. Jak mi się coś wydaje. Z tego co autor tej aplikacji nieoficjalnie napisał. Chyba, że może jeszcze porozmawiam z autorem self-loading cargo. Może im podejście jakąś wersję szybszą, nie wiem, przedpremierową, może na prywatnym podejściu. No, oficjalnie chcę wydać, jak będzie dostosowana pod Microsoft Flight Simulator. Na 1020 na razie nie jest. Więc dlatego jej jeszcze nie wydał. Podlicz Flight już jest przystosowana, więc. No cóż, z tego co wiem, bardzo ciekawe elementy się u niej zawierają. Jakieś porozumiewanie się z zawodem za pomocą mikrofonu, oraz jeszcze tam jakoś bardziej jest to wzięte, realnie wrzucone, naprawdę. Z tego co mi wiadomo, jest to kawał dobrej roboty. Nie wiem jeszcze jak to wiecie dokładnie będzie działać, ale ciężko mi to jest określić. Jak będę miał to przetestuję i nie będziemy myśleć o streamowaniu. Nowy skal Mierzycy. Następna miejscowość, przez jaką będziemy przejeżdżać. I techniczne ograniczenia znowu do 30 km/h. No cóż, po handlach i hamujemy do 30.
Ogólnie te słupy są zbyt blisko skrajnych, jak mi się wydaje. Ha, przestrzeń się przenika. O, lekko przecinka, jak powiększyłem. No cóż, zdarzają się też takie. Ograniczenie do 30, które bardzo mi się podoba. Uwielbiam ograniczenia do 30 km na godzinę. Ja mówię, aż tyle kilometrów na tej trasie jest tych torów, że 100 na godzinę się jedzie przez 2 godziny na nasz tydzień. Zdziwiony byłem w sumie, że ta mapa jest aż tak rozbudowana. Bo większość czasu tu się 30 jedzie, ale nie znam. Już jest i trochę wygodniejsze zakręt. I mogli dać trochę wyższe ograniczenie niż 30, tak mi się wydaje. Nie wiem, kto planował. O, tam jeszcze jeden ostry. Masakra. Kontrol mi się aż przez przypadek puścił na chwilę. Powiedział, że to nam można na chwilę przyspieszyć kawałek. Będzie znowu za chwilę jest tak więc 180 stopni w lewo. Upartego, jakbym się uparł, to trochę można i przyspieszyć. O. To żeby znowu dać po hamulcach od razu. Właściwie tyle to bez tego wyniku. Jazda z maksymalną dozwoloną prędkością. Co mi to daje, jak to jest i tak 30? No i tak by tu 40 dali, to nie bym tak letało. O Jezu, Jezu, Jezu. Aż mi się przypominają te transmisje z Aim Drivera 2 z dyżurnego ruchu, który już nie będzie, ale będzie Sim Rail. Podobno też ma być możliwość dyżurnego ruchu i grania na multiplayerze, więc czekam. Cały czas czekam na tą grę z niecierpliwością. Ta muzyka jest dobra. Ruszyła się trochę w tle. Co jeszcze cały czas tej 30 tutaj będziemy tkwić. Tam na razie jest czysta droga. Trochę można przygotować. Proste tory. Ja mówię tu oczywiście o nie wiadomo jakich prędkościach, ale takich, żeby wyhamować, a ci będzie widziało tak. I na przykład 50 km na godzinę.
Znaczy się stwory hamują. Już widzę. Za chwilę przed sobą. Rozpocznijmy hamowanie. No i co widzę również, że następny semafor wskazuje sygnał S1 stoi. Rozpocznijmy mocniejsze hamowanie. No nie wiem, czy się opłacało aż tak przyspieszać. Nie muszę się raczej na to patrzeć, bo ta sceneria jest dobrze zrobiona za 120 minut. 120 sekund dopiero odjazd. No jest to spowodowane tym, że planowo 42 tu powinienem być, nie? Więc zostanę 41-30 odjazd, a to jest światło to. A informuję o tym, że tu będzie jasny tor. Lewy jazda po lewym torze. Aś coś robi on. Chyba tak, nie? Czy na odwrót? Nie wiem, szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Przydałoby się to, co ustawiłem. Czy jednak się nie myliłem? Ale lepiej było sprawdzić. Dobra, zaraz chyba powinien być odjazd. No i że się człowiek musiał wlec 30, no teraz jeszcze musi dać to nie wiadomo czemu. Nie, że brali zaplanowanych wydarzeń do tego składu. No super. A tu coś jedzie, czy co? Nie, cisza, więc się nie porusza może. Trzeba kawałek podjechać. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek. Powiedzieć się na temat tego sygnału. Mimo to urządzenia to po lewej, ten pasnik pokazuje, że mogę jechać. Semafor mówi zupełnie co innego. Żadnych wydarzeń zaplanowanych nie mam. To jakieś przejazdy. Do mojego pojazdu nic. Dla tego semafora? Też nic. No w sumie to w teorii jest podane na tor niewłaściwy. Tam już sam zdurniałem. Czy jak tam to mruga, to oznacza, że można jechać, czy nie można jechać?
tutaj ma też ten. Już zobaczmy, co mu się powie. Przejazd? Nie, czy mu dadzą wyjazd, czy co? Nie ma co je stawić, ja bym tu miał mieć niby podane. Najpierw, a potem on. Bo tak tu są te rozjazdy poustawiane, nie? Dobra, lecimy w takim razie. Zobaczymy, co to będzie. Przeczniemy sygnał. S1, stój. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Najwyżej zakończymy tą transmisję, czy półweczkę. No cóż, to tylko symulator w końcu, jak to mówię. Wszystko ma prawo się popsuć, zawiesić i działać nieprawidłowo. Motor prawy jest po prostu zamknięty. Dobrze, przejeżdża jeszcze rozjazd. I chyba tu już ograniczenia do 30 km na godzinę nie powinno obowiązywać. Jak mi się w każdym wypadku wydaje. A więc się rozpędzamy. Przejazd zamknięty. No tak jakby ten... Tamten semafor miał się podnieść, tak jak mi się pokazywał w tym okienku, ale coś po prostu nie zadziałało prawidłowo. I znowuż napięcie w sieci trakcyjnej spadło. No cóż, póki coś rozpędzamy i zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Czy już semafor będzie podany prawidłowo na tym, czy może i nie. Nie, to nie wiem.
Od razu się jedzie inaczej z prędkością 100 na godzinę niż z prędkością 30. Nie wiem, jakoś na polskich torach nigdy nie widziałem też, żeby pociągnie 30 normalnie. Tak to zakręty 40 były na godzinę 30. Jeszcze te 40 to już były takie tam pomiędzy torami, nie? A nie też, że przez cały czas pociągnie 30. To na pewno nie widziałem. Jakąś chrypkę nieładną dostajesz. Chyba na długo. Na długo gadam. Równą stówkę jedzie utrzymywać, chociaż dobrze. Odpowiednią ilość wagonów dobrałem do tego przejazdu. No chyba by kolejnica była, ja ci nie mylę. Na torze po prawej. Chociaż mogę się mylić, bardzo duże prawdopodobieństwo jest tego. Albo może nie wykolejnica, może jakieś nowe systemy. Wkładam, a tego tor jest zamknięty, bo coś nie wiem, usprawiają. Możliwe. No i to jest jazda już z prawdziwego życia. I to już jest lepsze. Myślałem za 30 cały czas, nie? No i się semafory naprawiłem. To jest swoją prawdą, bo już ten prawidłowo pokazuję. No więc tam był jeden taki mały błędnik, czy się semafor nie podniósł. A do autora mapy Kaliska. Co teraz chyba na właściwy tor będziemy wjeżdżać. Kończyć jazdę po torze niewłaściwym. Zgadza się. Załączmy prawidłowy reflektor. I kolejny semafor jest na stoi. Już mówię, jesteśmy i na 3 minuty teraz opóźnieni. No, przez ten błąd, nie?
opóźnienia nabraliśmy. No cóż, no już szybciej trochę przyhamujemy. No właśnie, że nie musisz przed samym semaforem hamować, nie wiem, nie? Dobra, teraz ja już, że profesjonalne rozpędzenie lokomotywy w jak najkrótszym czasie prędkości rozkładowych, tak aby jak najwięcej czasu zyskać. Gdybym nie był opóźniony i bym wiedział, że był przed czasem, to bym sobie na spokojnie tam się rozwinął. Dobra, powrót na kanał numer 3. Ja również nie ma tu żadnych informacji. Ani próby radia też nie można zrobić. Dobrze, tę stówkę się rozpoczynała, nie? Tą stronę nie wiadomo co. Później co nic. Myślałem, że coś pominąłem, ale... ale nic nie pominąłem. No ja może na końcówkę jakieś inne ograniczenia, wyższa prędkość. Oprócz to, że raz kolejny mi siadł wyłącznik szybki. Nie, jedynie następny samochód wskazuje sygnał S1-100. No cóż, jak mówiłem, zawczasu lepiej rozpocząć hamowanie przed nim. A pewnie dlatego, że tam gdzieś ciężki, to zaraz wiesz. Dobrze, już widzę, że nie jest tam na stoi. To mam na ograniczenie prędkości do 40, z tego co mi się wydaje. Tutaj trzeba hamować tylko. No nie aż tak bardzo, po prostu. Dlatego mogłem się z tym trochę wstrzymać. Dobrze, 3 plus, 3 minus. Nie są niewiadome jakie duże różnice prędkości.
Jakby to były mile, to jeszcze mi się sprawdziło, ale kilometry na godzinę zaskoczył z tamtą. I jest perfekcjonistą no. Przy takich skazaniach prędkościomierzy. Idealnie utrzymać prędkości. Przecinki. A to co, przepraszam, miało miejsce? A się tylko z ciekawości pragnę zapytać. Albo mi się wydaje, albo te parę zadziwne rzeczy przed sobą. Chyba mi się nie wydaje. Aha. Ten wagon stoi na moim torze. I hamowanie bezpieczeństwa. No, pięknie. Ciekawy element symulacji. Chyba jest również czemu ten pociąg tam stoi z tym wagonem. Nie powinien tutaj stać. I wagonów podpięć czy coś? Nie wiem, nie jestem w stanie tego ująć. No cóż, chciałbym wjechać jednak w peron. Przejmę ten jęczny lokomotywę. Odhamuję. Podjadę kawałek jeszcze do przodu. Cóż, przetrzymałem jeszcze inny klawisz, nie udało mi się wyhamować i no, odrobinę się wykoleiła. No dobrze, niech jej będzie, ale to jest nieważne. Ważne, że jakoś... przepraszam, ale co się dzieje z moim pociągiem? Halo? A najlepsze jest to, że nie mogę tego przejąć. No cóż, no chociaż obejrzmy, jak pociąg sobie sam wjeżdża w peron. Będzie rzeczywiście ładnie, może delikatnie, jeżeli wyhamujesz. Nie popsuć mi reputację, już se sam dałeś jechać nie wiadomo czemu. Ale żeś ostro zahamował, łopie. Nie wiesz, a cię pociąg hamuje.
A, i teraz ja mogłem się. Pięknie. No dobrze, ale tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najwanowy odcinek. No zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału tym czerwonym klawiszem, który wyświetla się tu nade mną, bo dokładnie on jest tam. O, tam na dole. Możecie sobie dusić. Oraz zostawić dzwoneczek, aby być na bieżąco. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.